Dzień dobry, cześć. Dzisiaj opowiem Wam o Carfedilol. Carfedilol należy do grupy leków określanych beta-blokerami. Jest to lek działający na serce i na naczynia krwionośne. Działa poprzez blokowanie receptorów zwanych receptorami adrenergicznymi. I w rezultacie Twoje serce bije wolniej, z mniejszą siłą, a ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych maleje. W sercu łatwiej jest pompować krew na obieg. Lek stosowany jest w nadciśnieniu tętniczym oraz niewydolności serca. Pomaga także zmniejszyć ból w klatce piersiowej towarzyszący dusznicy bolesnej. Przed zastosowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, jeśli cierpisz na astmę lub inne zaburzenia oddychania, jeśli cierpisz na niewydolność wątroby lub nerek, jeśli chorujesz na cukrzycę, chorujesz na błuszczycę, cierpisz na miastenię. Powiedz lekarzowi, jeżeli stwierdzono u Ciebie również ból klatki piersiowej spowodowany tzw. dławicą Prinzmetalli. Powiedz również lekarzowi, gdy przyjmujesz jakiekolwiek inne leki, zarówno te dostępne na receptę, jak i dostępne bez recepty lub suplementy. Jak przyjmować Carfedilol? Tabletki należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza. W zależności od powodu przyjmowania Carfedilolu pacjent zostanie poproszony o przyjęcie jednej lub dwóch dawek dziennie. U osób z wysokim ciśnieniem krwi zalecana jest zwykle jedna tabletka dziennie, podczas gdy u osób z dławicą piersiową lub niewydolnością serca zaleca się zazwyczaj dwie tabletki na dobę. Lekarz poinformuje Cię, jaka dawka jest odpowiednia dla Ciebie. Tabletki Carfedilolu dostępne są w kilku różnych dawkach. Rozpoczynając leczenie, lekarz może zalecić niższą dawkę, a następnie stopniowo zwiększać dawkę tabletek w ciągu kilku dni lub kilku tygodni. Za każdym razem, gdy otwierasz nowe opakowanie tabletek, dobrze jest sprawdzić, czy dawka jest taka sama, jak przepisał lekarz. W razie jakichkolwiek pytań należy zwrócić się do farmaceuty, aby udzielił Ci porady. Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub bez. Staraj się przyjmować tabletki o tej samej porze każdego dnia. Pomoże Ci to w zapamiętaniu regularnego przyjmowania dawek. Tabletki najlepiej połykaj, popijając wodą. W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku nie należy przyjmować pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę w zwykły sposób. Nie należy przyjmować dwóch dawek w celu nadrobienia zapomnianej dawki. Jak sprawić, by leczenie przyniosło jak najlepsze efekty? Staraj się regularnie korzystać z wizyt u lekarza. Tylko wtedy możliwe będzie monitorowanie postępu leczenia. Carfedilol może zmniejszać wydzielanie łez. Jeśli nosisz soczewki kontaktowe, zapytaj lekarza lub optyka o poradę. Jeśli pijesz alkohol, poproś swojego lekarza o poradę na temat przyjmowania Carfedilolu z alkoholem. Alkohol zwiększa działanie obniżające ciśnienie krwi poprzez Carfedilol, które może powodować zawroty głowy i dlatego picie alkoholu może nie być zalecane. W przypadku próby stosowania jakichkolwiek innych leków należy skonsultować się z farmaceutą, który doradzi, jaki lek jest odpowiedni do stosowania razem z Carfedilolem. Przed operacją lub leczeniem stomatologicznym ważne jest, abyś poinformował lekarza o przyjmowaniu beta-blokerów. Jest to szczególnie ważne przed znieczuleniem. Twój lekarz może udzielić Ci porady dotyczącej diety i zdrowego stylu życia. Ważne jest, abyś postępował zgodnie z udzieloną poradą. Jeśli masz cukrzycę, Carfedilol może maskować objawy niskiego stężenia cukru we krwi. Leczenie Carfedilolem jest zwykle długotrwałe. Nie przerywaj przyjmowania tabletek, chyba że lekarz zaleci przerwanie leczenia. Nagłe przerwanie leczenia może spowodować poważne problemy. Do działań niepożądanych Carfedilolu można zaliczyć zawroty głowy, senność, zmęczenie, światłostręb. W tych przypadkach staraj się powoli wstawać i wolniej poruszać. Jeśli zaczniesz odczuwać zawroty głowy, połóż się, aby nie zemdleć, a następnie usiąść na chwilkę przed staniem. Ból głowy? W takim przypadku poproś farmaceutę o zalecenie odpowiedniego środka przeciwbólowego. Jeśli ból głowy będzie się utrzymywał, skontaktuj się z lekarzem. Może powodować także niewydolność serca. Lekarz powinien monitorować stan Twojego serca. Do pozostałych działań niepożądanych Carfedilolu należą również nudności, niestrawność, biegunka i ból brzucha. W takich przypadkach jedz proste potrawy i pij dużo wody. Dodatkowymi objawami mogą być zimne palce u rąk i nóg, infekcje, uczucie przygnębienia, zwiększenie masy ciała, problemy ze wzrokiem, problemy z oddychaniem, bóle i obrzęki, opuchnięte stopy i kostki. W takim przypadku skontaktuj się z lekarzem. Carfedilol może również zmieniać wyniki niektórych testów medycznych oraz powodować wolne bicie serca.